Mieszkańcy Szczawna-Zdroju, kuracjusze i turyści mogli wczoraj wziąć udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w Parku Zdrojowym. Spotkanie rozpoczął koncert kolęd w muszli koncertowej. Przed zgromadzonymi zaprezentowała się młodzież ze szczawieńskiej szkoły. Po koncercie kolęd włodarz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk złożył zgromadzonym życzenia świąteczne, do których dołączył się także wicewojewoda Kamil Zieliński. Nie ma nic piękniejszego jak uśmiech dziecka, jak ten piękny śpiew dziecka, kto śpiewa dwa razy się modli. Szanowni Państwo, nam w te święta nie może być smutno, nie powinno być smutno. To są radosne święta. Wszyscy my, którzy mamy wiarę w sercu, którzy mamy Boga w sercu, świętujemy Boże Narodzenie. Nasz Pan Jezus Chrystus schodzi na ziemię. W jednej z piosenek, takich pastorałek właściwie, Kuba Badach śpiewa: Maryjo, czy Ty wiesz, że te nóżki dwie po wodzie będą kroczyć? Maryjo, czy Ty wiesz, że te rączki dwie cuda będą czynić? Te dwie małe rączki w te święta już zaczynają czynić pierwszy cud. Ten pierwszy cud to jest uśmiech na naszych ustach, który rozgrzewa. Ja rozumiem, że pan burmistrz mnie dzisiaj zaprosił, bo w święta to ponoć nawet politycy ludzkim głosem gadają. Więc szanowni państwo, bardzo dziękuję panie burmistrzu za zaproszenie, a wam wszystkim w imieniu wojewody dolnośląskiego składam serdeczne życzenia. Trzymajmy się, nie dajmy się na te święta. Wszystkiego dobrego. Życzenia złożył również prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina Paweł Skrzywanek i przewodnicząca Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju. Harcerze natomiast przekazali betlejemskie światełko pokoju. Świątecznie przystrojony park zdrojowy, rozświetlona szopka w muszli koncertowej i zapach wigilijnych potraw docierający z hali spacerowej. Na spotkaniu wigilijnym nie zabrakło czerwonego barszczu, pierogów i grochu z kapustą. Uczestnicy spotkania podzielili się także opłatkiem i złożyli sobie wzajemne życzenia.